Witam wszystkich. Mam na imię Grzegorz i chciałbym dzisiaj poinformować o ewolucji, jaka dokonała się na moim kanale. Tu widzicie właśnie stronę główną mojego kanału i tu na górze widać, że przede wszystkim były nagrywane ostatnio lekcje, znaczy publikowane lekcje z matematyki i właśnie wymusiło to zmianę nazwy kanału na fizykę i matematyka. Ale tu na dole jeszcze macie ostatnie playlisty, które ulegały zmianie, czyli tu pojawiła się playlista z równaniami i nierównościami, potem z trygonometrią i z matematyką zawierająca wszystkie lekcje matematyki. Ale aby dotrzeć do tej zawartości mojego kanału, to lepiej właśnie nie z tej strony głównej i nie klikając tu wyżej na wideo, bo jak klikniecie na ten napis wideo, to otrzymacie. Zobaczycie wszystkie ostatnio publikowane filmy, i tu widzicie, że od miesiąca praktycznie są same lekcje matematyki. I one są właśnie dość długie, bardzo często nawet niektóre przekraczają 1 godzinę, ale tak średnio około 50 minut. Więc tych lekcji na dzisiaj to jest już 26, a potem dowiemy się właśnie dokładnie, co one tam zawierają. A najlepiej właśnie korzystać z tego mojego kanału, klikając tu wyżej na playlisty i wtedy właśnie widzicie tu dużo lekcji z fizyki, poszczególne działy fizyki, to praktycznie cała fizyka w całości, ale dzisiaj nie, o tym nie będę mu nic mówił, bo już wielokrotnie o tym informowałem i wielu z was już to wie. I zajmę się za chwileczkę tylko tą zawartością matematyki. I tu na samej, no tu jeszcze widzimy te filmy o wszechświecie, to też o nich troszeczkę powiem na końcu. I zaraz przejdziemy do filmów z matematyki. Są też tu filmy właśnie po angielsku, z fizyki. No i przejdźmy do tych filmów z matematyki. Tu ta pierwsza playlista z matematyki to jest z równaniami i z nierównościami, bo praktycznie ten pierwszy mój cel to było właśnie nagranie lekcji ze wszystkimi rodzajami równań i ze wszystkimi rodzajami nierówności. Czyli to nierówności, znaczy równania liniowe, ale o nich tylko, bo one były połączone. Łączone z równaniami kwadratowymi, bo po prostu to było dość proste. Potem, czy równania liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, dość bardzo obszernie to było, równania wykładnicze i logarytmiczne. No i również wszystkie nierówności, czy nierówności liniowe, kwadratowe, trygonometryczne, wykładnicze i ostatnio właśnie nagrana bardzo długa lekcja, prawie 1,5 godziny z nierównościami logarytmicznymi. I bardzo dużo z tych lekcji to są spolszczone wersje lekcji, które są dostępne w języku angielskim w internecie. Po prostu przeszukiwałem cały internet, szukałem najlepszych form tych najlepszych lekcji z matematyki i te lekcje, które jak gdyby na bazie których ja stworzyłem te własne lekcje. Ja zwykle rozszerzyłem o wytłumaczenie, jakieś tam dowody, także zwykle te moje lekcje są 2 razy dłuższe od tych, które starałem się jak gdyby przetłumaczyć na język polski, ale tamte lekcje, te pierwowzory, najczęściej miały oglądalność rzędu miliona, niektóre nawet 2 miliony odtworzeń miały. Także to było potwierdzeniem, że są to najlepsze lekcje, no bo to nikt by nie oglądał, gdyby rzeczywiście nie zawierały czegoś, co jest wartościowe. A ponieważ ja mogłem właśnie, zmieniłem oczywiście te przykłady, ale dawałem te przykłady tego samego rodzaju. I rozszerzyłem to o bardziej obszerne wyjaśnienia, o jakieś dowody, tak żeby nic się nie pojawiało jakby tak z powietrza, jak to czasami się mówi. Więc jeżeli tamte lekcje są, tak mogę zażartować, jeżeli tamte lekcje są najlepsze tutaj
na ziemi, no to te moje lekcje mogą pretendować do najlepszych w naszej galaktyce, no z kolei ulepszyłem tamte. Ale miałem tą możliwość, że już szkielet był jasny i mogłem dodawać coś nowego, także trzeba docenić tych twórców, że oni sami po prostu stworzyli coś, co miało potem miliony oglądów, znaczy odtworzeń, tak? Więc myślę, że sam ten fakt, że to są już formy wprowadzania tej matematyki sprawdzone na całym świecie, więc jakość jest zapewniona. A ponieważ mówię, ja dodałem jeszcze więcej tych wytłumaczeń, więc myślę, że to nie utraciło na jakości, tylko jeszcze ta jakość się powiększyła. Tu mamy jeszcze tu playlistę z wszystkimi lekcjami matematyki i na niej są zawarte również te lekcje z nierównościami i z równaniami, ale również co mamy tu więcej. Widzimy oto statystykę, takie podstawowe rzeczy ze statystyki. Na poziomie podstawowym można maturę zdawać nawet po takiej lekcji, ona jest dość długa ta lekcja. Co tu jeszcze mamy dodatkowo jeszcze? Równanie prostej, prostopadłej do innej prostej w danym punkcie. Taki przepis, jak to się robi. Czy jak napisać równanie, jak że mamy jedną prostą i chcemy napisać równanie prostej, która w jakimś punkcie do niej prostopada. Tu znowu interpretacji geometrycznej pochodnej i też przepis, jak napisać równanie stycznej do jakiejś krzywej w danym punkcie. No jest również dużo z trygonometrii, to jest takie podstawy z trygonometrii. Tam między innymi na końcu obliczam wartości funkcji trygonometrycznych dla kątów 30, 45 i 60 stopni, tak? O procentach podstawowej informacji, takie proste zadania. Tak. No jest tu też o przekształcaniu równań. Takie nietypowe metody, ale stosowane bardzo często właśnie w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, znaczy obliczanie pierwiastków równania kwadratowego bez delty, czyli metodą dopełnienia do kwadratu. Oddzieleniu wielomianów też to jest taka wersja, spolszczona wersja wersji angielskojęzycznej. No i jeszcze wcześniej myślałem o nagrywaniu dla szkoły podstawowej. Taka jest pierwsza lekcja o podstawowych działaniach. Może kiedyś to rozszerzę, na razie skupiłem się na tej matematyce licealnej. No tu jeszcze troszeczkę powiem o tej playliście o wszechświecie. Właśnie to są przede wszystkim filmy nagrywane po angielsku i to bardzo takie kontrowersyjne. Myślę, że czy ktoś jest wierzący czy niewierzący, to każdy to dostanie po głowie. Także to tylko dla osób, które rzeczywiście chcą poznawać świat i nie przyjmują żadnych tam uproszczeń. Chcą po prostu wiedzieć, co my możemy w ogóle, co my wiemy o świecie, a czego naprawdę nie wiemy i żebyśmy po prostu nie byli czasami zdziwieni, że te nasze poglądy będą później podważane, czy przez naukę, czy jeszcze przez kogoś innego. Tak? No i tu widać, macie z prawej strony listę tematy tych filmów i on wszystkie te filmy mają napisy po angielsku, na angielsku, ale to można i po polsku, i po angielsku, więc tam można w ustawieniach zawsze zmienić. Znaczy to najpierw były napisy po angielsku, a później ja dodałem napisy w języku polskim, no bo filmy są w języku angielskim, więc ja te napisy tak spontanicznie by się musiałem utworzyć najpierw po angielsku. No i to co? No to wszystko z mojej strony, także ta matematyka ostatnio tu dominuje, no ale ponieważ fizyka już była wcześniej nagrana, no to nie będę zajmował się czymś, co już jest dokonane.